dzisiejszym odcinku przekażę Wam bardzo smutną, lecz prawdziwą informację odnośnie serialu 19+. Nie jest mi z tym łatwo, bo lubię ten serial, ale nie mam innego wyboru, jak ogłosić to. Kto oglądał 592 odcinek, ten wie, co tam robili, a dokładnie chodzi o Konrada. Jeśli nie widziałeś, to powiem Ci, co tam się odwaliło. Otóż Kondzio szukał dodatkowej fuszki, żeby sobie dorobić. Znalazł ogłoszenie jako operator kamery. No nie zgadniesz, co tam miał nagrywać. Pornole. Gdy kolega wysłał mi info, to myślałem, że mnie robi w konia. No ale też wysłał zrzuty ekranu. Jak dla mnie ten serial się kończy, bo widać, że ci ludzie naprawdę nie mają pomysłu. Najpierw wywołują duchy. Teraz kręcą pornole. No szkurwa mać, czy jest tutaj osoba, która mi napisze tak w 100% szczerze, że ten wątek jest super i był to genialny pomysł? Wątpię, ale próbujcie. Ja już załamuję ręce na tym, co tam się odwala. Moim zdaniem tym wątkiem produkcja już wywiesiła białą flagę. Dziś nie będzie podsumowania, bo nie ma tutaj czego podsumowywać. Jedynie głupotę tej osoby, która napisała ten scenariusz, ale raczej zdaje sobie sprawę z tego, że jest debilem lub debilką. Pozdrawiam, do 19:30.